Cześć, cześć. Witam Was, kochani, na kanale Serce do Serca. Dzisiaj mamy kolejny piękny dzień. Mam nadzieję, że już zdążyliście dotknąć stopami ziemi i podziękować potężnemu Bogu, który daje nam jeszcze dzisiaj korzystać i doświadczać właśnie tutaj na planecie Ziemia. Dzisiaj mamy właśnie przepiękną Ewangelię, bardzo odważną, ale myślę, że tutaj każdy z nas będzie mógł dzisiaj sobie postawić pytanie, o którym za momencik usłyszymy. Mamy Ewangelię według świętego Mateusza, 4 rozdział, wersety od 18 do 22. A gdy przychodził Jezus obok Jeziora Galilejskiego, a być może przychodzi dzisiaj obok Twojego miejsca pracy i może dzisiaj słuchasz to słowo, ponieważ Jezus fizycznie nie ma jak Ci tego powiedzieć, ale przez swojego Ducha Świętego chce powiedzieć Ci właśnie przez narzędzie, jakim jestem ja, abyś za Nim poszedł. Więc kiedy Jezus przechodził koło Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem oraz brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Zatrzymajmy się tutaj właśnie nad tym zarzucaniem sieci, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważny właśnie element naszego życia, że my dzisiaj zarzucamy sieci. My chcemy złowić na przykład jakąś piękną kobietę, która niekoniecznie może jest Boża i niekoniecznie może się podobać Panu Bogu, ale właśnie to jest ta Twoja sieć, którą zarzucasz i próbujesz nią jakby uzupełnić sobie braki miłości, czy też udowodnić sobie coś, może to, że ktoś się tobą w końcu zainteresuje, albo będziesz mógł spełnić swoje pragnienia właśnie jakieś seksualne i tak dalej, ponieważ patrzysz nieczysto na przykład na drugiego człowieka. To może działać również ze strony kobiet, w stronę mężczyzn. Może to też być jakaś niewłaściwa praca, może mało uczciwa. Może to jest jakieś po prostu coś, co zabiera Ciebie dużo czasu, może to są jakieś Twoje treningi, a nie masz czasu spędzać czasu z rodziną. Może to są te Twoje sieci, gdzie nieustannie po prostu diabeł czyha na Ciebie, a może są to jakieś inne bożki, które zajmują miejsce Chrystusa w Twoim życiu, a może troska o dobra materialne, o te dobra tutaj jakby doczesne i zarzucasz te sieci i jesteś już zmęczony tak tym życiem, że nie masz czasu na modlitwę, nie masz czasu na jakiś po prostu odpoczynek i zatracasz siebie w tym wszystkim. Te Twoje sieci zarzucasz i próbujesz tam łowić i przychodzi Jezus i mówi: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Zobaczmy, jaki tutaj jest potężny nasz Pan Jezus Chrystus, że oni się nie zastanawiają, oni rzucają sieci i idą za Jezusem. I co się dzieje, kochani, kiedy my cały czas zarzucamy swoje sieci, a co się dzieje, kiedy zarzucamy sieci z Chrystusem? Kochani, to jest niesamowita przemiana, to jest niesamowita gdzieś tam właśnie, no jakby wielka przepaść. Wielka przepaść, jakby jedno życie, a drugie. Mówię to z własnej autopsji, z własnego życia, że w tamtym czasie, kiedy ja zarzucałam sieci po swojemu, łowiąc sukces za sukcesem, próbując zdobyć miłość od mężczyzny, który nie potrafił mi tej miłości tutaj uzupełnić w środku, zarzucając miejsca, szukając potędze przyciągania, podświadomości, jakichś medytacjach, jogach, jakichś takich rzeczach, które próbowałam, żeby mi ten pokój serca dały, ale one mi tego pokoju nie dawały. Też korzystałam z jakichś zabaw andrzejkowych, widzimy to dzisiaj, widzimy dzisiaj jakiś nurt po prostu chorych bioenergoterapii, jakichś takich po prostu czakr, jakieś uwalniania, takich rzeczy. No po prostu widzimy tych bożków po prostu od groma i może dzisiaj łowisz te sieci, a może jesteś w miejscu, w którym nieustannie chcesz jakby odłożyć sobie dużo pieniędzy i to jest Twój bożek, te dobra materialne. Bóg nie mówi, że chce Ci zabrać, żebyś teraz żył w ubóstwie, chociaż niektórych do tego powoływał, ale do czego zmierzam, że On chce Ci dać dużo, dużo więcej. I uwierz, że apostołom, kiedy zostawili sieci i poszli za Nim, to nie dość, że zaczęli łowić jeszcze większe sieci, czyli właśnie naszego rodzeństwa dla Królestwa Niebieskiego, bo ludzie zaczęli iść za Chrystusem przez nich jako narzędzi, to jeszcze niczego im nie brakowało. I jest w Ewangelii, czytamy, Jezus pyta się swoich uczniów, czy kiedykolwiek, kiedy powiedziałem, nie bierzcie nawet sandałów, nie bierzcie tego i tamtego, czy kiedykolwiek byliście głodni, czy kiedykolwiek wam czegoś brakowało? A oni odpowiedzieli: nigdy, Panie. Więc
nam, apostołom, nigdy niczego nie będzie brakować. Bóg nie dopuści, abyś chodził głodny. Słowo Ewangelii mówi, że błogosławieństwo lub przekleństwo. Błogosławieństwo jesteśmy wtedy, kiedy łowimy sieci z Chrystusem, a w przekleństwie jesteśmy wtedy, kiedy żyjemy dla demona. Nie ma innego Pana. Możesz sobie mówić, że jesteś pośrodku, że jesteś człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym, że robisz dobre rzeczy. I może nie jesteś w tej rzeszy, którzy, nie wiem, uprawiają jogę, modlą się do jakichś innych bożków, medytują, chodzą na zabawy andrzejkowe, a jest to wróżbiarstwo, jest to potępiane przez Pismo Święte, przez Słowo Boga, gdzie mówi, że na Sądzie Bożym staną wszyscy ci, którzy mieli w tym udział, a którzy tego nie odżałowali, którzy wróżyli z gwiazd. I widzimy pastuszków, którzy szli do Jezusa i posługiwali się gwiazdami, ale czynili to na chwałę Pana, ponieważ Bóg to wszystko stworzył. Natomiast ci ludzie, którzy dzisiaj wróżą z kart, oni nie są ducha chrześcijańskiego, oni wyrzucają Jezusa, a sami stawiają się jako medium, który ci powie, co jest dla ciebie dobre i jaka jest twoja droga. Tak samo ten duch kundalini, który właśnie jest tym duchem otwierania czakr przez jogę, medytację i tak dalej. To jest demon kundalini. Wiecie, jakie uwolnienia są podczas egzorcyzmów? Jakby kapłani mają naprawdę co robić. Także nie dajmy się wplątać pod pozorem dobra, bo kiedy zło nie może nas skusić totalnym złem, jakąś aborcją, nieczystością seksualną, nie wiem, po prostu życiem w takim gniewie, jakiejś zawiści, jakiegoś nieprzebaczenia, to będzie nas po prostu kusił czymś, co jest pod przykrywką dobra. Ale nie dajmy się zwieść. Jezus mówi, że duch antychrysta jest wśród nas, a lew krąży po prostu, żeby nas poszerzyć. Więc tutaj nawet, słuchajcie, dzisiaj mamy ogromną masę ludzi chorych na depresję. Nie idź do psychologa, który nie jest ducha katolickiego, chrześcijańskiego, bo cię sprowadzi na manowce i nie będziesz już mógł iść za Jezusem, nie będziesz już miał głębokiego pokoju serca, który Jezus ci daje w momencie, w którym ty idziesz z Jego Duchem Świętym, kiedy ty podążasz Jego stopami, kiedy On jest twoim najlepszym pasterzem. Więc ta droga jest śliska i naprawdę bardzo łatwo ją zboczyć, a wąska jest droga ta, która prowadzi do Jezusa. Więc nieustannie badajmy swoje serca, jakie intencje się w tym sercu właśnie naszym kierują, czym my się kierujemy w życiu, co my chcemy sobie udowodnić lub zaspokoić, co my chcemy sobie udowodnić tym, że my pójdziemy na te andrzejki, czy my w miejscach, w których żyjemy, w miejscach pracy, czy my jesteśmy we spójności z samym sobą i z Chrystusem. Patrzmy głównie na to, co się Chrystusowi podoba i jaka jest Jego wola dla naszego życia, ponieważ nasza wola może nas oszukiwać i mówić nam, że to jest dobre i właściwe miejsce. Natomiast to jest nic innego jak próżna chwała i właśnie miejsce, w którym sami ściągamy na siebie przekleństwo pod przykrywką dobra. Także tego Wam, kochani, serdecznie życzę. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy jesteś gotowy pójść za Chrystusem? Czy chciałbyś łowić siećmi dla Chrystusa i z Chrystusem? I czy wybierasz dzisiaj, tak jak Bóg przed Tobą kładzie, przekleństwo i błogosławieństwo? Czy chcesz chodzić w tym błogosławieństwie, aby praca Twoich rąk, Twoje dzieci, aby wszystko, czego się dotykasz i co dotyka Ciebie, było błogosławione i wnosiło światło do Twojego serca i do życia innych ludzi? To jest tylko możliwe w momencie, w którym my skonfrontujemy się z prawdą o sobie, dlatego szczerze Was zachęcam do takiej głębokiej spowiedzi generalnej z całego życia, gdzie pójdziemy do kapłana i oddamy wszystko Jezusowi. I przez moc Kościoła, czyli przez moc Chrystusa, który jest kapłanem, który jest głową naszego Kościoła i te klucze, które są dane Kościołowi do odpuszczania grzechów, to właśnie oni rozeznają, czy jesteś teraz gotowy zostawić ten grzech, który wyznajesz, czy będzie tutaj szczera, prawdziwa właśnie pokuta, czyli chęć odwrócenia się od tego grzechu i wynagrodzenia Bogu i bliźniemu za zło, które wyrządziłeś. Więc po to nam jest potrzebny, kochani, Kościół, aby w mądrości Słowa Bożego w świetle Ducha Świętego rozeznawał naszą gotowość i naszą szczerość. I tylko tyle. To jest tylko narzędzie. Tak jak ja jestem narzędziem i prorokuję dzisiaj do Was, mówię do Was, tak samo kapłan jest tylko narzędziem, a to Jezus odpuszcza, bo daje mądrość kapłanom. I uwierzcie, że wiele razy, kiedy modliłam się przed spotkaniem z kapłanem, aby Bóg, słowa, które ten kapłan będzie wypowiadał, aby były namaszczone Duchem Świętym, aby on mówił do mnie, to ten kapłan naprawdę mi mówił to, co ja potrzebowałam usłyszeć. Czasami były to słowa gdzieś tam bardzo surowe i słowa, które miały za zadanie we mnie wzbudzić po prostu pragnienie czystości serca, czy też jakiejś transformacji w moim życiu, czy też jakiś tam przełom. No, także konfrontujmy się z tym
wszystkim chodźmy na adorację, gdzie w ciszy będziemy mogli zapytać się Jezusa, gdzie jest takie miejsce nieuzdrowione w nas, co nas jeszcze blokuje, żeby za Nim pójść, czego On od nas chce i żeby też pokazał, jak piękne życie, tak jak apostołowie mówią, że nigdy, Panie, nam niczego nie brakowało z Tobą. I ja też Wam mówię, że tak jak ludzie często się mnie pytają, czy nie tęsknisz za starym życiem, ani grama procenta nie tęsknię za starym życiem, bo choć miałam dużo więcej, jeżeli chodzi o jakieś spełnienie zawodowe, może rzesze ludzi wokół siebie i bycie w centrum uwagi właśnie na jakichś galach, na jakichś sesjach zdjęciowych, to wszystko było fajne, życie bardzo luksusowe w najlepszych hotelach, gdzieś tam i tak dalej. Natomiast dzisiaj wiodę życie dużo skromniejsze, ale niczego mi nie brakuje. A jeszcze Pan Bóg dał mi zawód dietetyka holistycznego, naturopaty i pomagam innym ludziom. Także dla mnie to jest życie z misją, zarówno tutaj na tym kanale, jak i właśnie w drugim właśnie moim przedsięwzięciu. Także Bóg czyni rzeczy nowe i wszystko to, co stare, przemienia w nowe i my już jesteśmy nowym naczyniem w Jezusie Chrystusie. To, co stare przeminęło, Pismo Święte mówi o to, wszystko stało się nowe. Ale nie zapominajmy o tym, że właśnie za nawróceniem idzie też chęć wynagrodzenia Bogu i bliźniemu za stare nasze grzechy. Także moim wynagrodzeniem jest to, że ja chcę być poddana Panu Bogu, chcę kochać tak jak myślałam, że kocham, ale ta miłość była nieczysta, bo często była sugerowana miłością własną. I tutaj to musi być takie, że gdzieś tam my musimy to nasze życie nieustannie podporządkowywać pod stopy Jezusa, który daję Wam gwarancję. Wiele razy próbowałam iść po swojemu i pełnić własną wolę, ale Bóg zawsze mnie skarcił, w sensie takim sposób zdrowy, że mnie naprowadził przez jakieś napomnienie, przez jakieś takie rzeczy, gdzie poszłam właśnie w tą Jego wolę i ona zawsze okazywała się dawać mi największą satysfakcję, spełnienie i poczucie głębokiego pokoju serca. Do tego dzisiaj Was Jezus zaprasza. Pójdź za Nim, a On wszystko to, co stare i to, co Cię zniewalało, te sieci demoniczne, nie, a raczej sidła, które właśnie były zostawione w Twoim życiu i te bożki, te zniewolenia, te ciężkie grzechy, to wszystko może zostać przemienione w rzeczy nowe, piękne, uświęcone, udoskonalone i tego Wam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Cześć!